2 listopada wezwanie do prokuratury rejonowej na Pracę Północ. Oczywiście w formie świadka, bo inaczej nie może być, tym bardziej, że posiadam immunitet, jestem chroniony przez prawo międzynarodowe. Przebieg był ciekawy. Chodziło tutaj przede wszystkim o to, że prawdopodobnie prezes Związku Ukraińców w Polsce zrobił donos, jakoby był nieprzyjazny dla grup banderowskich. A ja chcę powiedzieć, że nie kto inny jak Bandera, to jest Polak. On był bandziorem polskim i to jest prawdą. To nawet w historii państwa polskiego pisze, że był przestępcą. No, oczywiście, czyli na Ukrainę, później w czasie wojny i były całe te zamieszki, które są. Ale rzecz polega na czymś innym. Poproszono mnie, czy w dobrej woli pozwolę obejrzeć laptopa swojego, jak również i telefony. Chodziło o Facebooka. Oczywiście nie mam nic do ukrycia, dlaczegożby nie. Było to robione w mojej obecności w Komendzie Stołecznej Policji w Warszawie. Poszło to bardzo sprawnie, policjanci bardzo mili. Nie było żadnych problemów, nawet najmniejszych. Wykonali swoje czynności, prokurator również. Oczywiście miała być rewizja w domu, ale z racji immunitetu nie odbyła się, bo nie mogła się odbyć. To dotyczy i biura. Proszę Państwa, wczoraj jeden z tych hakerów nagrał film, że Potocki jest aresztowany przez ABW. Otóż, proszę Państwa, jak Państwo widzicie, nie byłem aresztowany, nie jestem i nie będę aresztowany. Dzieją się różne rzeczy na YouTubie. Dlaczego to robią? To jest chyba jasna sprawa. Na pewno to nie są Polacy. A jakie narodowości? Być może mieszańcy różnych narodowości. Jak Państwo widzą, jestem, nagrywam z Damianem.